Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Takle spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na koncert jazzowy Grupy 3. Na scenie zaprezentują się Piotr Żaczek, Damian Niewiński i Norbert Pajek. Zespół łączy w sobie elementy muzyki progresywnej, jazzu i improwizację. Chcieliśmy Was zaprosić na nasz premierowy koncert, który odbędzie się 13 października w Tarnowie, w Tarnowskim Centrum Kultury. A zapraszamy Piotr Żaczek, Norbert Pajek i Damian Niewiński. Zapraszamy serdecznie. Koncert odbędzie się w piątek o godzinie 19.30 w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Przed nami kolejny weekend z Festiwalem Teatrów Tańca Scena Otwarta. Centrum Sztuki Mościce odbędą się warsztaty choreoterapii. Zajęcia organizowane są dla pedagogów, nauczycieli, terapeutów, rodzin osób niepełnosprawnych, a poprowadzą je specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. W tym roku po raz drugi sięgamy po taki bardzo mocny element edukacyjny. Są to warsztaty, tym razem nie warsztaty dla młodych twórców, ale warsztaty choreoterapii. Przez 2 dni, blisko 16 godzin warsztatu właśnie dla nich z terapii tańcem, z choreoterapii. Warsztaty, które pokazują, w jaki sposób właśnie taniec terapeutyczny można w ogóle wykorzystać na co dzień w pracy właśnie z osobami niepełnosprawnymi. Właśnie ten taniec terapeutyczny, te 2 dni warsztatu mają pomóc, mają być takim elementem relaksacji, ale i bardzo konkretnych wskazówek do tego, jak pracować na co dzień. W sobotę i w niedzielę zobaczymy także 2 spektakle, Small Memories oraz REM. 2 spektakle, spektakl z Niemiec, to jest teatr, który do nas przyjeżdża po raz pierwszy, teatr tańca z Gießen, na czele z choreografem, z dyrektorem zespołu artystycznego Tarekiem Assanem. 7 tancerzy, spektakl zatytułowany Small Memories i spektakl zatytułowany REM. Bardzo polecam Państwa uwadze ten tytuł. To jest spektakl przygotowany przez reżysera Piotra Hula, który jest i reżyserem, i producentem, i wyobraźcie sobie Państwo, jest także bardzo wziętym warszawskim fryzjerem. Jak się okazuje, jego kariera nabrała bardzo takiego różnorodnego kierunku. W spektaklu REM współpracuje z solistami Polskiego Baletu Narodowego, również z pierwszymi solistami, których zobaczymy. Festiwal Teatrów Tańca potrwa do 22 października. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę jubileuszową Tomasza Sobczaka. W tym roku znany tarnowski fotograf obchodzi swoje 40 urodziny i tą wystawą pragnie je uczcić z tarnowianami oraz z gośćmi odwiedzającymi galerię Tarnowskiego Centrum Kultury. Wystawa składać się będzie z 3 części prezentujących twórczość tarnowskiego fotografika. Tak naprawdę prezentuję wszystko, czym do tej pory się zajmowałem. Jeśli chodzi o fotografię, jest to wystawa jubileuszowa, więc podpowiedziano mi, żeby pokazać wszystko. Nie to, co w tej chwili jest najbliższe mojemu sercu, tylko po kolei, co było wszystko. Czyli będzie żużel ograniczony tylko i wyłącznie do Tomka Goloba, dlatego że jest ikoną, no i stało się w ostatnim czasie, jak się stało, dlatego też ta wystawa ma pomóc. Prace będą przekazane Tomkowi Golobowi. Będzie wystawa aktu przekrojowo, to czym się też zajmowałem, jeśli chodzi o fotografię studyjną. To, co dało mi różnego rodzaju sukcesy, głównie za granicą tak naprawdę. Tutaj było to w Polsce mniej widoczne.
No i będzie to co najnowsze, czyli fotografia architektury, tak mogę w skrócie powiedzieć. Wernisaż wystawy odbędzie się w środę o godzinie 18. Wystawa zdjęć czynna będzie do 28 października. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kulturatarnow.pl.